Szczepińska, gdzie mieszkańcy zalegają gminie ponad 3 miliony złotych. To niezapłacony czynsz. Rekordziści nie płacą od 3 lat. Pieńsk jeszcze kilka lat temu był dolnośląskim zagłębiem produkcji szkła. W 3 hutach pracowało ponad 2000 osób, ale hut już nie ma. Jedna tylko co funkcjonuje jako taka, a reszta. Co trzecia osoba jest bez pracy, bez pracy, bez pracy, bez pracy. Był tu bodajże 5 miesięcy i wyjechał z powrotem, bo po prostu nie da się żyć. Biedę widać w Pieńsku gołym okiem. Boję się nawet na zeszyt dawać, bo ludzie są niewypłacalni. Nasi mieszkańcy potrafią przyjść na drugi dzień i wpłacić całe swoje 3-letnie zaległości. Wchodzimy teraz do niemal pustych korytarzy. Jest w nich zapach ziemi i pleśni. Myślę, że w tych lochach nosimy go na sobie wszyscy. Pajęczyny zwisające z góry, jak całkiem. Okolice do wykorzystania. Pewnego dnia stanie się przedmiotem spekulacji budowlanej. Jak mówią specjaliści od nieruchomości, ma duży potencjał. Wydaje się wyspą światła.